Dzień dobry, widzę. Hejka, tu poka odklejka. Zasadniczo powinienem zacząć. Dzisiaj przegląd tygodnia. Co ciekawego? Już po kolei jedziemy z tematem. No więc tak, słuchajcie. Przede wszystkim niedzielę live. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Od 16 to będzie który? 21. Przepraszam za takie nierównomierne wycięcie, ale jeszcze walczymy z ustawieniami kamery. Naszej nowej kamery. Nie wiem, czy już mówiłem wam o niej. Przypominam, że w niedzielę otwieramy Ursalunkę, czyli Crimsona, otwieramy Wild Force'a i Cyber Judge'a. Mamy lekki delay teraz, bo nie mam kamerki podłączonej po kablu, tylko po Wi-Fi, także przepraszam, jeżeli będzie trochę wam lagować. To jest pierwsza rzecz, czyli boksiki są już, wszystkie wpłaty już są, kto się załapał, ten się załapał. Druga sprawa, zobaczymy sobie, co przyszło z Japonii, bo tak jak wam mówiłem, jest przegląd tygodnia. W tygodniu ostatnio chyba zapomniałem, z góry sorki. No i już teraz wam pokażę, co tam można będzie polosować na live'ie. Mamy parę karcioszek, doszło parę karcioszek bardzo fajnych, zobaczcie, sztos. Dragonite, Sun and Moona. Mamy, znaczy on był z Sun and Moona? Tak, Sun and Moona. Mamy jeszcze z Sun and Moona tutaj następnego zawodnika. Zawsze zapominam, jak ten piesioł się nazywa. Przepraszam za te lagi, bo będzie trochę ciąć, nie podłączyłem kabla. Już nie będę go na tą chwilę podłączał. Mamy takiego czarusia, także to czysto teoretycznie będzie na live można trafić. Zaraz wam wszystko powiem, co i jak. Taki czarek przepiękny. Powiem wam, że ten czarek, tylko te topladery strasznie kurz zbierają. No, on już chodzi po 10 dolców ten czaruś, także bardzo fajnie. Mamy takiego czarka. To są takie, wiecie, nagrody, jak to mówię, dodatkowe. Ten jest z S8B. Też fajny sztosik. No i mamy jeszcze parę jakichś Tapu Lele, czy tam Tapu Koko, zawsze je mylę. Też Sun and Moona. I mamy parę promek, doszło, także jestem bardzo zadowolony. Mamy Altarię sztuk 2, bodajże nawet 3. Są to fajne promki i bodajże chyba Drampa, tak? Jeżeli dobrze kojarzę. No i mamy Wimscotta w Rainbole, bardzo ładna karta, zobaczcie. No to są wszystko karty przeznaczone dla was na nagrody, to już było. A o tym za chwilę, co się będzie działo, natomiast pokażę wam jeszcze, jakie slabiki przyszły, żebyście sobie mogli zobaczyć. Mamy Churn Scare, dziewiąteczkę, pierwszego trenera. Doszło trochę trenerów, także jestem bardzo zadowolony, bo było już mało. Mamy Raihana z Vistar Universa, gdzie wręcza dzieciaczkowi Pokebola. Bardzo ładny arcik. Nie będzie teraz dobrze widać, wiecie, bo szeroki kąt się zrobił na kamerce. Jest troszeczkę teraz dalej odsunięta. Musimy jeszcze z tym powalczyć do niedzieli. Przyszedł też Pikachu V-maxowy w dziewiątce. Przyszła ta Drampa, którą na pewno znacie, z SV5M. Bardzo ładny arcik, powiem wam. Naprawdę śliczna karta, pomimo że taka trochę nietypowa, ale art jest cudowny, jak oni sobie, te dzieciaczki sobie lecą, bardzo fajny. Mamy z Classic Collection Lugię X-ową, bardzo ładna karta. To na pewno znacie, bo u nas się pojawiła w tych takich promkach, plus oczywiście w czarnym dużym boksie, tylko i wyłącznie. No i przyszły dwa sztosy, też celka z tego Classic Collection japońskie Gyarados, jak to mówią, czyli Gradosik, mój jeden z ulubionych Pokemonów. No przepiękna karta, nie oddam wam tutaj, nie pokażę wam dokładnie, ale te nawet, te brzegi są zachowane, jakby to była stara karta, ona tak wygląda. I do kompletu przyszedł jeszcze Magikarp, też cudo, staram wam się tak poświecić troszkę, żebyście fajnie widzieli. Także takie karty w tym tygodniu doszły w sprawie Gyaradosa i w sprawie Gyaradosa, bo to są dziesiątki i Magikarpa, można do nas pisać, jakby ktoś miał ochotę. Jeszcze jedna rzecz przyszła, ale już w zasadzie na zamówienie. Będziemy otwierali w usłudze otwieranie na żądanie dwa boksiki One Piece'a, zostały zamówione przez jednego z widzów.
także są nowe, zafoliowane. Znaczy te foliowanie ichne w cudzysłowie to jest taka zwykła taśma. Powiem wam, że mi się to bardzo w One Piece nie podoba, bo podobno zdarzają się jakieś wałki w temacie. No ale tutaj wygląda to, że jest wszystko ok. W środku jest, z tego co pamiętam, 14 boosterków. O ile dobrze pamiętam. No, nie będziemy teraz się na tym skupiać. W każdym razie nie wiem, czy promki nie ma w środku jeszcze, bo oni lubią wrzucać promki. Będziemy otwierać, to będziemy widzieć, co tam będzie się działo. Także One Piece w otwieranie na żądanie, w usłudze, nie powiem dla kogo. A teraz chciałbym wam jeszcze pokazać, co zrobiliśmy na następnego live'a. Powiem wam, że troszeczkę walczyłem, bo Junior nie miał czasu, z dźwiękiem, bo faktycznie nie mieliście dźwięku, jeżeli chodzi o te wszystkie powiadomienia i tak dalej. Natomiast co udało mi się zrobić? Dwie rzeczy, powiem wam, które będą zmienione. Usytuowanie Juniora. Będziecie widzieli Mariusza Juniora tutaj. Dodatkowo będziemy jeszcze mieli pasek celu, który nam się nie pojawiał. A teraz go będziemy widzieli. W tym tygodniu, no już tu się zdradziło, będziemy zbierali nie dla siebie, tylko będziemy zbierali znowu dla was. Tak jak w zeszłym tygodniu w niedzielę zbieraliśmy dla Mikey'ego na slota Bidaka, który nie mógł się ciągle załapać. Tak w tym tygodniu w niedzielę będziemy zbierali. Oczywiście nie patrzcie, nie sugerujcie się kwotą. To jest po prostu tak ustawione chwilowo. Niespodzianki dla widzów na Pokédeja, czyli wszyscy ci, którzy pojawią się na Pokédeju, będziemy, no nie zdradzę, co będziemy robić. W każdym razie ile nazbieramy, tyle niespodzianek będzie. Czy to będzie 10 zł, czy 100 zł. Postaramy się, żeby coś atrakcyjnego było. Co my żeśmy tu jeszcze dodali? Dodaliśmy Hall of Fame miesiąca. Wygląda to tak. Myślę, że zmienimy troszeczkę jeszcze kolorystykę, bo tu będzie może się za bardzo zlewać. Co my jeszcze tutaj mamy z takich nowości? No i będziemy jeszcze mieli usługę, którą żeście chcieli. Mianowicie koło fortuny będzie. W jakiej ono będzie formie, zobaczymy. Zastanowimy się, czy to będą nagrody jakieś dla was, czy to będą challenge dla Juniora. W każdym razie będzie tak to działało. Zobaczcie sobie, puściliśmy przykładowego spina. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo o to pytaliście. No i to mniej więcej tak będzie się odbywało. Będziemy sobie dopisywali albo ludzi, albo będą tu jakieś challenge, będziemy puszczać spina. Jak to się jeszcze będzie odbywało, to zobaczymy na live, bo jeszcze musimy sprawę przedyskutować z Juniorem. W każdym razie, no wydaje mi się, że teraz będzie już tylko coraz lepiej, bo powoli zaczynamy ogarniać temat. Co mnie niesamowicie cieszy, powiem wam. Tym bardziej, że no, praktycznie robię to teraz trochę sam, bo Junior jest mocno zajęty, bo ma zaraz, za chwilkę już ma egzaminy. Także ogarniam, musicie dać mi troszeczkę więcej czasu. No, myślę, że z live'a na live będzie coraz fajniej. Mam nadzieję, że wspólnie jeszcze wymyślimy jakieś ciekawe rzeczy, które będzie można pod live'a podłączyć. Przypominam, że live w niedzielę, najbliższą niedzielę o 16:00 startujemy. Z trzema boksikami, takie, które tu widzicie. Oczywiście jesteśmy przygotowani, to mówię dla pokeświrów i pokewariatów. Nie wiem, czy jakoś tak maksymalnie mocno jesteśmy przygotowani, bo jeszcze Pokédej przed nami, a to wszystko jest, wiecie, w powijakach. Doszło trochę takich kart fajnych, naprawdę, być może będą to karty na nagrody, bo one są raczej dosyć drogie. No powiedzmy, że są droższe. Doszło trochę slabików, z których pewnie z tych plus albo z jakiegoś jeszcze tam z walizki wybierzemy coś dla naszych zrzutkowiczów. Zrzutka zakończona pomyślnie bardzo szybko. Przypominam jeszcze, że 3 jesteśmy na Pokédeju. Zapraszamy serdecznie, będziemy się też fajnie bawić. Ja się na dzisiaj w krótkim, długim materiale z wami żegnam. Do zobaczenia w niedzielę, chyba że jeszcze na jakimś openingu, bo tak jak widzieliście, planujemy najprawdopodobniej w tygodniu One Piece'a otwierać.
nie pokemonowo, ale myślę, że też może być ciekawy. Także żegnam się na dzisiaj, zapraszam, pozdrawiam.